pierwsze, możemy pomyśleć o tym, jak wygląda tor ruchu. Więc tak, wiemy, że wzdłuż osi x, xowa współrzędna położenia zmienia się w taki sposób, to jest po prostu v0 razy czas, więc po jednej sekundzie to będzie v0 razy jedna sekunda, po dwóch sekundach to będzie v0 razy dwie sekundy i tak dalej. A wobec tego, tak, po jednej sekundzie współrzędna xowa będzie taka, po dwóch sekundach będzie taka, po trzech będzie taka, po czterech będzie taka i tak dalej. Natomiast współrzędna y-owa to jest minus 1 druga przyspieszenia ziemskiego razy t do kwadratu, a wobec tego po jednej sekundzie to będzie minus 1 druga g razy 1 sekunda do kwadratu, po dwóch sekundach to będzie minus 1 druga g razy, jak tu całość, czyli 2 sekundy podniesiemy do kwadratu, no to będziemy mieć 4 sekundy kwadrat, tak? No i tak dalej, tutaj żeby było łatwiej, no to 3 sekundy dla 3 sekund to będzie 9 razy sekunda kwadrat. No i tak dalej, a wobec tego tu są te współrzędne po kolejnych chwilach. 1 sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy. I to samo zrobimy też jakimś wyrazistym kolorem wzdłuż osi y. No to po jednej sekundzie współrzędna wynosi, nie precyzujemy dokładnie ile, jakoś sobie ją symbolicznie na wykresie zaznaczamy, natomiast po dwóch sekundach to już jest 4 razy ta jednostka, tak? Po trzech sekundach to będzie już 9 razy ta jednostka. No i tak dalej. Zobaczmy, jak wobec tego ten tor będzie wyglądał. Współrzędne po jednej sekundzie są dane przez x i y po jednej sekundzie, podobnie po dwóch i po trzech. I tak dalej. Dorysujmy sobie jeszcze po czterech. Tutaj po czterech sekundach no to będzie 16, tak? Ponieważ współrzędna y-owa rośnie proporcjonalnie do kwadratu, tak? Więc sobie dodajmy. Dobrze, a wobec tego ten tor będzie wyglądał jakoś, no jakoś tak. Ale bardzo podobnie możemy sobie spojrzeć na składowe prędkości, tak? W chwili po jednej sekundzie składowa prędkości vx jest cały czas taka sama, po dwóch jest też cały czas taka sama, tu trochę mi się brzydko narysowało, jednak idea była taka, że ta składowa jest stale taka sama. Natomiast w kierunku y ona rośnie liniowo, tutaj wynosi 0, tutaj wynosi tyle, a całkowita prędkość będąca sumą tych dwóch składowych jest taka. Starałam się rysować stycznie do toru, bo prędkość jest zawsze styczna do toru, to jest ważne. Po dwóch sekundach jest dwa razy większa, tak, bo rośnie liniowo, większa co do wartości. I podobnie po trzech sekundach, starałam się rysować tak, że widać, że tu jest jedna jednostka, tu są dwie, tu ten wektor jest dwa razy dłuższy, a tutaj jest trzy razy dłuższy, przynajmniej się staram w ten sposób rysować, żeby było widać, że ta prędkość rośnie liniowo, no i całkowita prędkość, również suma tych dwóch składowych, jest taka. No i wygląda na to, że udało nam się w pełni scharakteryzować to, jak wygląda ruch ciała rzuconego poziomo w ziemskim polu grawitacyjnym, ale możemy, mając te równania, możemy też sobie zadać szereg pytań, które są ciekawe. Umawiamy się, że to jest powiedzmy czy stół, czy skarpa o jakiejś zadanej wysokości. Niech to będzie wysokość h. H metrów poniżej poziomu startu mamy jakieś podłoże. No i teraz pytamy, wiedząc, że ten tor wygląda mniej więcej tak, tak jak tutaj sobie narysowaliśmy. Chcemy zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze o czas lotu pocisku, tak, jeśli wysokość h jest dana, czyli ile czasu od momentu startu nam zajmie do momentu, kiedy spadniemy h metrów poniżej tego poziomu. No a druga sprawa to zasięg lotu, czyli jak daleko wzdłuż osi x pocisk zdoła dolecieć, zanim spadnie. W tym układzie współrzędnych, który sobie ustaliliśmy wcześniej tutaj, czyli że to jest oś y, a to jest oś x i początek układu współrzędnych jest, czyli punkt 0, 0 jest w punkcie startu, względem tego układu współrzędnych ten punkt, w którym to ciało spadnie, ma współrzędne, odpowiednio współrzędną x-ową ma zadaną przez ten zasięg d, a współrzędną y ma zadaną przez wysokość, przy czym ponieważ jest to o h niżej niż punkt startu, no to to będzie, wysokość h jest dodatnia, no to to będzie minus h. Dobrze, i teraz, jeśli zaczniemy od pierwszego pytania, tak, o czas, no to jak jest zdefiniowany, jak jest określony ten czas,
to jest taki czas, po którym współrzędna y-kowa naszego ciała będzie wynosiła minus h. Tak, i jak to wyznaczyć? Tutaj mamy równanie na zależność y od czasu, minus 1 druga gt kwadrat, a wobec tego minus 1 druga g razy to szukane t do kwadratu, to ma być minus h. Możemy równanie pomnożyć stronami razy minus 1, to mamy 1 druga g t kwadrat, to się równa h. Możemy dalej pomnożyć stronami razy 2 i podzielić przez g. Wtedy po jednej stronie mamy t do kwadratu, a po drugiej mamy 2 razy wysokość przez przyspieszenie ziemskie. I na koniec możemy wyciągnąć z tego pierwiastek. I to jest wzór na czas lotu. Sprawdźmy, czy jednostki się zgadzają, ponieważ kiedy robimy takie obliczenia na symbolach, to trzeba sprawdzać jednostki, czy na pewno wszystko jest dobrze. Wysokość jest dana w metrach, więc mamy metry. To jest podzielone przez przyspieszenie ziemskie, czyli coś, co jest dane przez w metrach na sekundę kwadrat. I z tego wszystkiego bierzemy pierwiastek. Tutaj metry przez metry. Metry z metrami się upraszczają. 1 przez 1 na sekundę kwadrat to jest sekundy kwadrat, czyli to jest sekunda. Bardzo dobrze, czas nam wyszedł w sekundach. No i możemy policzyć sobie przykład, gdy piłka, jakaś piłeczka ping-pongowa spada ze stołu o wysokości 1 metra. Wówczas ten czas lotu to będzie pierwiastek z 2 razy 1 metr podzielone przez 9,8 metra na sekundę kwadrat. To będzie 2 przez 9,8, a wynik będzie w sekundach. Zaraz możemy sobie zobaczyć na kalkulatorze, ile to będzie. 2 podzielone przez 9,8 to się równa troszkę ponad 0,2 i pierwiastek z tego to jest, widzimy, 0,45. A drugie pytanie, które sobie zadaliśmy o zasięg, moglibyśmy na nie sobie odpowiedzieć albo zajmując się torem ruchu, czyli tą krzywą y od x, ale to jest, powiedzmy, materiał już na następne filmy, albo możemy powiedzieć, że przecież ten punkt lądowania d minus h, to jest, wiemy już, że współrzędna y-kowa to jest y od znanego nam t duże, więc i x, również współrzędna x-owa tego samego punktu, musi odpowiadać temu samemu czasowi, tak? Wobec tego d to jest x od takiego czasu, że y wynosi minus h, czyli x od t dużego. Współrzędna x-owa od czasu ma bardzo prostą zależność, to jest po prostu prędkość początkowa razy czas, a wobec tego to będzie po prostu prędkość początkowa, która się nie zmienia wzdłuż kierunku x. Prędkość jest cały czas taka sama, no i razy czas te duże, na który wzór już znamy, jest on taki, czyli mnożymy po prostu razy to wyrażenie na ten czas. I oczywiście możemy sobie przykład również rozwiązać ten sam, który mieliśmy, czyli też piłeczka ping-pongowa spada sobie, w zasadzie wszystko jedno co spada, ale przypuśćmy, że piłeczka spada ze stołu o wysokości 1 metra z prędkością poziomą, której składowa pozioma to jest 0,1 metra na sekundę, no a składowa pionowa to jest oczywiście 0, mamy rzut poziomy. I wówczas ten zasięg to będzie właśnie po prostu ta wartość tej prędkości razy ten czas, który już sobie policzyliśmy, sekundy, 0,45 sekundy. Razy 0,45 sekundy to jest 0,1 razy 0,45 metry na sekundę. Razy sekundy to są sekundy, z sekundami się upraszczają, to są metry. To się równa 0,45 metra, czyli 4,5 centymetra. Dobrze. Są jeszcze inne rzeczy, o które można zapytać. Można sobie omówić dokładniej tę zależność y od x, czyli wzór, który nam wyznacza po prostu tor ruchu. Można też się zastanowić nad prędkością końcową, nad kątem, pod jakim pocisk wpada tutaj w ziemię. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale jest to już materiał na kolejny film. Do usłyszenia.